Witam serdecznie. Seat Ibiza 6J 2017 rocznik, ostatni wypust. Pojawiła się kontrolka wymiana oleju i przegląd za 28 dni. Skasujemy sobie to, ustawimy interwały wymiany tegoż oleju. W celu zresetowania tego komunikatu naciskamy przycisk. Wkładamy kluczyk w stacyjkę i przestawiamy na pozycję on. Czy zresetować? Naciskamy dwa razy. Termin przeglądu został zresetowany. Wchodzimy w informacje. Gdzie my to mamy? Tutaj. Włączmy zapłon. Tu już nam się nie zapala. Wymiana oleju pozostała. Też ją zaraz będziemy kasować. I jest tak. OK. Przegląd mamy. Przegląd za 30 tysięcy bądź 365 dni. Wymiana oleju za 5700 bądź 58 dni. Ok, to będziemy to teraz skasujemy znowu tą. Widzicie, została wymiana oleju. Serwis jest skasowany. Następnie znowu naciskamy przycisk. Odpalamy. Tak. Dwa razy. Termin przeglądu zresetowany. Wymiana oleju za 365 dni. 365 dni, wymiana oleju za 10 tysięcy bądź 365 dni. Możemy też to zrobić przez aplikację OBD11. W tym celu potrzebujemy kostkę wpiąć. Musimy tutaj zdjąć ten plastik i wpiąć się tam. Otworzyć maskę, jak widzicie tutaj na ekranie. Oraz wchodzimy w aplikację. Tutaj macie na ekranie. Następnie wchodzimy w zestaw wskaźników moduł 17. Adaptacja i wchodzimy w przegląd, wpisujemy w adaptacji przegląd i możemy sobie wskazanie terminu przeglądu, maksymalna wartość do czasu przeglądu, możemy wpisać 365 dni, no to może wpiszmy 730, zobaczmy czy na 2 lata, 730, ok. Adaptacja przyjęta. Zobaczcie, zmieniło się na 730. Następnie, u mnie właśnie tak to wychodzi, ostatnie 10 tysięcy kilometrów, wymiana była 19 miesięcy temu. 19 miesięcy mi zajęło przejechanie 10 tysięcy kilometrów. I przegląd, wpiszemy jeszcze przegląd jeszcze raz. I zmienimy sobie termin do przeglądu. Maksymalny czas do następnego przeglądu zależnego od wpływu czasu. OK. I też wpiszemy 730, czyli 2 lata. Adaptacja przyjęta. Przegląd za 30 tysięcy kilometrów, 730 dni. Wymiana oleju za 10 tysięcy kilometrów, 730 dni. Takie rzeczy możemy sobie robić dzięki OBD11. Pozdrawiam serdecznie. Zostawcie lajka. Pokażcie, że oglądacie.